Witam Państwa serdecznie. Klimat uroczystości wręczenia dyplomów akademickich wyróżniającym się absolwentom w roku 2009-2010. Po raz szósty już taką uroczystość w naszym uniwersytecie przeprowadzamy. Po raz szósty również, o czym pan rektor wspomniał, będziemy państwu dawać listy gratulacyjne i listy rekomendacyjne. Proszę państwa, po przywitaniu gości chciałbym właśnie teraz prosić o słów kilka pana prezesa Tadeusza Donocika, przypomnę, prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej i prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Podzielam pogląd magnificencji, mówiący o tym, że w dzisiejszym życiu zawodowym liczy się jakość. Nie można zostać wybitnym piosenkarzem, aktorem, nie można zostać sprawnym menedżerem, jeżeli nie przejdzie się tej i nie zda się egzaminu z tej jakości. W imieniu wszystkich samorządowców, którzy reprezentują ten uniwersytet, który funkcjonuje w kilku miastach, w tym pięknym, uroczystym dniu zakończenia przez was pewnego etapu w życiu, na ręce wasze, waszych rodziców, opiekunów, nauczycieli, przekażemy bardzo serdeczne życzenia gratulacji. Jest nam miło, ja mam przyjemność po raz któryś uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Wynika z naszego porozumiewania się wzrokiem, że również pani Ewa Baran z Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego chciała zabrać również głos. Bardzo proszę. Ja w zasadzie mam takie trzy najważniejsze słowa do powiedzenia. Gratuluję, gratuluję i jeszcze raz gratuluję. Na pewno trud, który włożyliście w wasze wykształcenie, nie pójdzie na marne. Jesteście wspaniałymi młodymi ludźmi. Myślę, że będziecie przynosić zaszczyt nie tylko naszemu regionowi, ale i Polsce. Gratuluję państwu jako rodzicom, bo to jest fantastyczna sprawa mieć taki sukces wychowawczy. I wam, drodzy państwo, jako osoby, które wykształciliście takich cudownych młodych ludzi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie i no, zabieramy się do tej roboty najprzyjemniejszej w tej chwili, mianowicie po kolei będziemy wywoływać grupy z poszczególnych wydziałów wraz z towarzyszącymi osobami, czyli dziekanami. W imieniu zgromadzonych absolwentów naszej uczelni przypadł mi zaszczyt
podziękować panu rektorowi, promotorom naszych prac magisterskich oraz wszystkim naukowym i administracyjnym pracownikom Uniwersytetu Śląskiego. Słowa podziękowania kieruję też do naszych najbliższych, zwłaszcza rodziców. To wy umożliwiliście nam kontynuowanie nauki po skończeniu szkoły średniej oraz wspieraliście nas w trudnych dniach zaliczeń egzaminów. Nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy bez was. Jesteśmy dumni z tego, że otrzymujemy dyplom najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Największe szczęście daje nam jednak to, że mogliśmy wypracować go wspólnie. Dziękujemy. Bardzo dziękuję za te słowa, a zwłaszcza za ten fragment, który został przez panią poświęcony waszym rodzicom. To jest bardzo ważne. W takich chwilach rzeczywiście dostrzega się tę widzialną niekiedy, a niekiedy niewidzialną pomoc tego dobrego ducha, który sprawiał, że państwu te studia udało się z takim pięknym wynikiem kończyć. Bardzo dziękuję za te słowa. Jeżeli pani pozwoli, bardzo prosiłbym, chociaż na króciutko, pani Renata Przemyk. Należę do tych szczęśliwców, którzy są już absolwentami, zresztą tak jak wielu tutaj z państwa, Uniwersytetu Śląskiego i zawsze z dumą to podkreślam przy każdej możliwej okazji. Osiągnęliście tak bardzo wiele, a jeszcze tak wiele możliwości, wiele osiągnięć i sukcesów przed wami. Jeszcze raz wszystkiego dobrego wszystkim państwu, każdemu jakby według jego marzeń i ambicji i zamiarów. Bardzo dziękujemy za te miłe słowa. Dziękujemy bardzo.